Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, redakcja opiekuna, kłaniamy się. Szczęść Boże, moi drodzy, kolejny numer opiekuna. Niestety nie mamy go jeszcze fizycznie, papierowej wersji, ponieważ w tej chwili pewnie jedzie z drukarni, ale mamy co nieco, możemy podglądnąć na ekranie komputera, na okładce obraz Jezusa Chrystusa Króla. Ten numer obejmuje ostatnią niedzielę roku liturgicznego, kiedy właśnie obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Co szczególnego chciałbym polecić w tym numerze. Kończy się rok liturgiczny, kończy się również powoli rok poświęcony świętemu bratu Albertowi. Przez cały ten rok staraliśmy się w każdym numerze zamieścić chociaż jeden artykuł na temat świętego brata Alberta i jego dzieła. Tym razem kończymy również ten cykl, ostatni artykuł o świętym bracie Albercie, zatytułowany Brat naszego Boga. Jak wiecie, wkrótce rozpocznie się rok świętego Józefa Kaliskiego, ale o tym będziemy rozmawiać za 2 tygodnie. Co jeszcze w tym numerze szczególnego? Po raz pierwszy na łamach naszej gazety, do naszej gazety zostanie dołączona płyta DVD. Od razu może uspokoję, cena opiekuna pozostaje bez zmian, mimo tego insertu. Płyta zatytułowana Parafia Cudu Eucharystycznego. Nie chciałbym za wiele zadać szczegółów, aby każdy mógł sobie to dokładnie obejrzeć na płycie, ale chodzi o to, że w parafii Nowe Skalmierzyce znajduje się, parafia nosi tytuł Bożego Ciała, a jest to związane właśnie z pewnym wydarzeniem, które miało znamiona cudu eucharystycznego. Chodzi o wykradzenie hostii z kościoła, cudowne ich odnalezienie, ale to wszystko znajduje się na tej płycie DVD, która będzie dołączona do najbliższego numeru opiekuna. Po raz pierwszy mam nadzieję, że ta inicjatywa się spodoba. I jeszcze na zakończenie chciałbym zachęcić do jednego artykułu Komu przeszkadza Irena Sendler. Równie niesamowita historia kobiety, która uratowała według różnych źródeł ponad 2000 dzieci żydowskich podczas wojny z getta w Warszawie, o której nikt nie wiedział. Dowiedzieliśmy się o niej zupełnie przypadkiem dzięki kilku młodym dziewczynom z Ameryki, z małej wioski w stanie Kansas. Potem troszkę nabrała sławy ta pani, pewnie nie tyle, na ile zasługuje. W każdym razie ostatnio ukazała się nowa biografia, w której próbuje się nieco umniejszyć zasługi pani Ireny i taką pewną tezę się stawia, że tak naprawdę chodzi tutaj nie tyle o to, kogo uratowała, ale o to, żeby przykryć rzekomą zwierzęcą antysemickość Polaków. Także bardzo zachęcam do tego artykułu również, abyśmy mieli właściwe proporcje rzeczy. Szczęść Boże.